Dzień dobry, lubi pan Elbląg? Elbląg jak Elbląg. Ale lubi go pan? Ja wiem, czy lubię, no dobry. A co jest ciekawego? Nie wiem, co tu jest ciekawego, nie wiem. Czyli nic nie ma? Nie ma nic chyba. Rozkopali wszystko i nie ma gdzie chodzić nawet, dobrze. Dziękuję. Bardzo wiele ciekawych rzeczy. A co pani zbiera, ciekawostki? Tak. No to mogę pani pokazać parę. Stare miasto. Starówkę. No, przejażdżkę na pewno latem statkiem, ale nie ma go jak do tej pory. No, zwiedzenie nowego budownictwa. Także Elbląg jest miastem ciekawym, tylko mało jeszcze, tak jak to mówią, perspektywicznie rozwiniętym miastem, żeby można było iść, usiąść, posiedzieć. Jakaś ładna restauracja, żeby z rodziną iść, z przyjaciółmi. Także tego brakuje. Trochę więcej występów w mieście, ciekawych zespołów. No, trochę tej kultury takiej, jak człowiek jest zapracowany na co dzień, żeby po prostu było to na weekend.